Witajcie! Tradycyjnie już w kolejnym sezonowym notowaniu widzów kanału Spychu 91 Anime. Dzisiaj przedstawię Wam wyniki Waszego głosowania na najlepsze anime ostatniego sezonu 2020 roku. Spośród 750 głosów wyłoniłem najlepszą dziesiątkę, którą za chwilę przedstawię Wam w tym materiale. Listę miejsc od 11 do 30 znajdziecie w opisie tego wideo. No to co, rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy! Na miejscu 10 długo wyczekiwana przez wielu kontynuacja, ale czy zdołała zaspokoić zainteresowanie fanów? Jeżeli było Wam mało, zapowiedziany został już spin-off, który skupi się na postaci Miyuki Shiba. Czyżby szykował nam się drugi przykład rozszerzenia uniwersum, jak ma to miejsce w przypadku serii Toaru? Ja w każdym razie nie oglądałem, więc wypowiedzieć się nie mogę. Patrząc jednak po Waszych ocenach, drugi sezon sprostał oczekiwaniom i zaserwało podobny poziom akcji jak 5 lat temu pierwowzór. 10 miejsce myślę więc, że jest odpowiednie dla Machołki. Jedno z większych zaskoczeń sezonu, które już w pierwszym odcinku zaserwowało widzom niezłego mindfucka. Sam muszę przyznać, że Mudou na Nana oglądało mi się przyjemnie. Na plus przede wszystkim nieźle poprowadzony mind game pomiędzy dwójką głównych bohaterów. Nieważne, że często absurd gonił absurd, to tylko anime. Na minus moim zdaniem bardzo uboga warstwa audiowizualna. No i ciekawe, czy doczekamy się kontynuacji. Jeżeli nie, będzie przykro, że anime urwane zostało w takim momencie. Wiedziałem, że w 2020 zapomniałem jeszcze coś obejrzeć. Drugi sezon Fire Force zostawiam sobie więc na 2021 rok, a raczej jego dalszy etap, bo obecnie mam 10 innych kontynuacji, które zacząłem w 2021. Zapewne wy także. No ale cóż, duża ilość moich widzów nie ma sklerozy i nie zapomniała, tak jak ja, zakończyć drugi sezon Strażaków. Kontynuacja ma ciut lepszą ocenę końcową niż pierwowzór, co zwiastować może nam jeszcze więcej szalonej akcji i ciekawych bohaterów. Sam przekonam się w niedalekiej przyszłości. Wy zdecydowaliście, że warto po ten tytuł sięgnąć, plasując go na 8 miejscu. O wiecznie niewyspanej księżniczce, która została porwana przez władcę demonów, wspomniałem już przy okazji swoich wrażeń z sezonu. 7 miejsce, licząc kontynuację, to bardzo podobny wynik do mojego. Możemy więc śmiało powiedzieć, że nasze gusta co do komedii są identyczne, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli więc szukacie bardzo luźnej i przyjemnej komedii z nutą parodii fantazy, lepszej pozycji w sezonie jesień 2020 raczej nie wyłapiecie. A księżniczka snująca się po korytarzu ciemnego zamku z wielkimi nożycami w dłoniach będzie mi chodzić po głowie latami. Jedna z najlepszych produkcji studia Pierrot w kooperacji z twórcą Danganronpy w waszym notowaniu na miejscu 6. Czyżby nie spodobała wam się zakończenie? Te ma być rozwinięte przy okazji premiery Blu-raya, ale no fakt, parę rzeczy zostało niedopowiedziane i trochę już za późno na wypełnienie fabuły. No ale koniec końców, Akudama Drive to bardzo intensywny seans, w którym co chwila dzieje się coś zwariowanego i efektownego. Przyznam, że dawno nie oglądałem produkcji tak napakowanej akcją. Taka dawka emocji musiała się więc znaleźć w waszym jesiennym notowaniu. Pierrot, oby więcej takich projektów w przyszłości. A teraz cyk. Niespodzianka. Chińskie anime w notowaniu. Mało nie zapomniałem dodać go do ankiety, a raczej zapomniałem, ale jeden z widzów szybko zareagował. I dobrze, bo wychodzi na to, że drugi sezon The King's Avatar dowiózł i po raz kolejny dostarczył świetny serial dla fanów gier MOBA i fantasy. Zapisuję sobie do obejrzenia w 2021 roku. O czwartym sezonie Haikyuu głębiej wypowiem się w swojej topce 2020 roku i ostrzegam, będę trochę surowy. Bo moim zdaniem Production IG na siatkarzy z Karasuno położyli lachę. Widać to szczególnie w drugim parcie, na który głosowaliście. Niestety, ale dla mnie był to najgorszy sezon ze wszystkich. Pomijając naprawdę paskudnie narysowane i animowane kadry, mecz z Inarizaki nie wywołał we mnie tylu pozytywnych emocji, co batalie z Aoba Josai i Shiratori Zawą. Uczepiłem się tej oprawie wizualnej, ale obstawiam, że to właśnie główny powód mojej negatywnej imersji. Ech, dobra. Ja sobie tam narzekam, a Haikyuu na czwartym miejscu to i tak bardzo dobry wynik. Koniec końców dalej przy produkcji tej bawię się świetnie, ale... No dobra, już nic. Czekam na kolejny sezon mimo mojego focha. I leciutko wybaczam IG za Haikyuu właśnie dzięki Yukoku no Moriarty. Bardzo się cieszę, że moi widzowie w produkcji tej również zauważyli duży potencjał. Szczególnie, że przed nami dopiero teraz decydujące wątki serialu. W kwietniu dowiemy się, jak zakończy się konflikt między Sherlockiem a jego największym przeciwnikiem, czyli tytułowym Jamesem Moriarty. Świetna oprawa, klimat i doskonale nakreślone postaci. Moje osobiste nowe anime sezonu jesień u was na miejscu 3. Świetny wynik.
Przyznam, że spodziewałem się wysokiego miejsca Tonikawa. Myślałem nawet, że zdobędzie złoty medal w tym zestawieniu. Tymczasem miejsce drugie, które i tak jest doskonałym wynikiem. Jedna z najlepszych ekranizacji romkomy w dziejach anime. Tonikaku Kawaii ogląda się niesamowicie przyjemnie. Więcej o tej sympatycznej komedii usłyszycie w moim top jesieni. Koniecznie spróbujcie, jeżeli jeszcze nie mieliście tego w planach. Moim zdaniem nie pożałujecie. No proszę, co za fantastyczny wybór! Jestem mega pozytywnie zaskoczony miejscem pierwszym. Czyżby w Polsce Golden Kamuy był aż tak popularny za sprawą wielu polskich akcentów? Być może, ale myślę, że zaważył fakt, że ten tytuł jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. Ma genialny klimat, bardzo dużo ciekawostek z życia japońskich i ruskich plemion oraz doskonałe postaci, a no i szalone tempo akcji oraz absurdalne sytuacje. Jeszcze wiele, wiele więcej. A trzeci sezon jest zdecydowanie najlepiej wykonany, no i ma chyba najlepszy etap mangi. Także totalnie się nie dziwię, że Golden Kamuy 3 wygrało, choć spodziewałem się raczej miejsca 3 do 5. Tymczasem dzięki wam to najlepsze anime jesieni i chwała. Takie perełki trzeba promować. Ja z waszej topki jestem bardzo zadowolony. Trochę zaskoczył mnie tylko fakt braku Majo no Tabitabi w top 10, ale rozumiem wybór, też mam kilka zastrzeżeń do tego anime. Koniec końców jestem z was dumny. A wy, jak oceniacie ten zestawik? Dajcie znać w komentarzach, czy czegoś zabrakło, czy któraś pozycja nie zasługuje na tak wysokie miejsce. Czekam na dyskusję i chętnie się do nich dołączę. Tymczasem trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.